Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zancie. Rozpoczynamy przygodę. Jesteśmy właśnie na stacji benzynowej, żeby tradycyjnie, bo zawsze jak wyjeżdżamy, pijemy kawusie na stacji. Już nie parzymy sobie w domciu, tylko bierzemy po dużym kubanie ze stacji benzynowej, więc Zuzanna poszła zatankować kubki. Dzisiaj zabieram ze sobą również rowery. Oczywiście pieska. I jedziemy, kochani, także zaczynamy! Rozpoczynamy naszą trasę, mając 182 km i 8 dziesiątych na blacie i 10 stopni Celsjusza ciepła, jeśli tak to można nazwać, na zewnętrznym. Godzinę też mamy ludzką, oczywiście, 4:30. O 3:30 była pobudka, także godzinę później jesteśmy kilka kilometrów od domu. U nas przerwa na jedzonko. Jesteśmy kawałek za Kielcami. Pyszna bułeczka z piekarnika. Z pieczareczką wjeżdża. Smacznego, kochanie. Pies też by zjadł. Smakołyka nie chciał, ale bułka to chętnie. Jak już zauważyliście, wywiało nas w Bieszczady. Dojeżdżamy już do miejscowości Polańczyk nad Zalewem Solińskim, Solina, nad, tak? Jak to się nazywa? No jakoś tak. O, tak, dojeżdżamy do miejscowości Polańczyk, obok miejscowości Solina, gdzie znajduje się gigantyczna tama, największa w Polsce. Dojeżdżamy do kempingu, więc jak tylko się zameldujemy, to pokażemy Wam, jak to wygląda. No proszę bardzo, wjeżdżamy. Wjeżdżamy, jestem tu. Kawusia odpalona, to może znaczyć tylko jedno. Rozbiliśmy się. Jesteśmy właśnie na naszej miejscóweczce. Tutaj taki widok mamy z okna tym razem. No i piesek też coś dojrzał przez drzwi. To jest ciekawa rzecz. Sobie siedzi tutaj w tej moskitierze. No i upatruje i obszczekuje wszystkich za koleją. Ale pijemy kawusię i pokażę Wam, jak wygląda nasza parcela. O, i teraz ten widoczek będzie dużo bardziej przejrzysty niż przez to nasze brudne okno po drodze całej. Ale stojąc sobie w tym miejscu, widzimy ten piękny zalewik, nad który przyjechaliśmy. Na kempingu jest praktycznie pusto, ze względu na to, że jest to już koniec sezonu, także mało kto tutaj jeszcze kempinguje, ale są tacy szaleńcy jak my, którym pewnie odpowiada taki czas i w ogóle. Nasza parcela wygląda tak. Kończy się takim płotkiem drewnianym. Tutaj mam kabel do skrzyneczki prądowej. Rozciągnięty. Tak się postawiliśmy. No niestety Pan mówi, że po całym sezonie jakby parcela jest wyeksploatowana i po prostu już jest piach, a nie trawka. Pewnie na początku sezonu to wyglądało trochę lepiej, było zieleniej. A na ten moment mamy pioch, taki gliniasty i całe szczęście nie pada, bo pogody nie mamy zachwycającej, no ale to trudno. I mam dla Was nowinę, ciekawostkę. Nie wziąłem ze sobą, zgadnijcie czego. Tutaj powinien być taki piękny daszek, który będzie nas krył przed ewentualnym deszczem, ale nie wziąłem tutaj. No zapomniałem, wyciągnąłem z przyczepy, wrzuciłem do komórki. Przedsionek, ten Suncamp, do którego brakuje kilku części, tutaj elegancko można by było rozłożyć i w razie deszczu, który ma padać przez najbliższy tydzień, a tyle czasu tutaj spędzimy, by idealnie nas tutaj trochę ochronił, tak, przed tym deszczem, byśmy mieli może trochę suszej tutaj przed samym wejściem, no ale trudno, zobaczymy, co ma być, to będzie, przygoda. Przygodo, witaj. Teraz zejdziemy przez nasze brudne okno do Zuzanki. O, machowałem, ale tego nie widzicie raczej, także... A już w kolejnym filmie zrobię Wam camping tour i rozejrzymy się tutaj po całym tym kempingu, a nazywa się to miejsce Cypel w Polańczyku przy ulicy Dworskiej.
wymeldowani, wypoczęci po podróży. Pędzimy na jedzonko taką wąską ścieżką, którą musieliśmy tutaj wjechać. Nie ścieżką, drogą, ale taką ewidentnie jednopasmówką. I w sezonie wyminąć się tutaj przyczepami i kamperami, myślę, że jest hardkor. Po drodze mijamy lokalny cmentarzyk z kapliczką. No i tam cały czas taką wąską drogą dochodzimy do głównej drogi, z której my jadąc niestety nie trafiliśmy i pojechaliśmy bokiem, co nas kosztowało nadrobieniem kilkunastu kilometrów, bo nie było gdzie zawrócić z tą przyczepą. Taka historia. Także ten zjazd musicie uważać, żeby nie przeoczyć, bo z głównej drogi tak się zjeżdża delikatnie na lewo, jadąc od strony Soliny. Padł wybór na restaurację Gwarek. Idziemy. Wjeżdża pomidoróweczka, kawusia. Pyszne piwko. I naleśniory. Czekamy na pizzę. No jest i placek. Takie cudo. Takie rękodzieło artystyczne. W knajpie stoi. I w krainie żubra żubr. Takie piękne widoczki nam towarzyszą, a chciałem wam pokazać miejscówkę, w której pomyliliśmy się. I tutaj z głównej drogi, gdzie stoją te wszystkie autka, trzeba zjechać tak jak stoi sobie tutaj ta ciężarówka i jechać w dół, a my pojechaliśmy zupełnie prosto i kilkanaście kilometrów dalej zawracaliśmy. Historia normalnie karawaningu, dinozaury stoją zarośnięte. A my po krótkiej, szybkiej przechadzce po miasteczku, zakupkach, wracamy sobie do siebie na kemping, porelaksować się, poczylować, bo cała podróż, mimo że wcale nie jest tak daleko, to blisko 8 godzin trwała. Ale warto było, bo jest naprawdę przyjemnie, spokojnie i w ogóle. Ulica równa, ale równo to tu nie jest. Wszędzie pod górkę. Już się boję, co będzie, jak wyjdziemy na rowery. A my na cwaniaka, przechodząc przez cmentarz. Mamy nadzieję, że tam będzie furteczka z drugiej strony. Ale to lenie się, to się okaże. Lenie z nas. Tak, śmierdzące leniuchy. Jesteśmy coraz bliżej. Czy jest nam przeznaczone przejść sobie na skróty? Wątpię. Oby tak było, bo tam dookoła to jest, kurde bele, niezły spacer dla zdrowotności. Chwilę prawdy. Wow, yeah! Jadąc sobie tą dróżką, trzeba do samego końca. W sezonie pewnie jest tutaj zapchane. Jakiś parking, jakieś coś. Dobra, temat jest taki. Tutaj jest wjazd na nasz kemping, a tutaj jest zejście do jeziora i wypuszczalni sprzętu. A ten parking należy właśnie do tego ośrodka, w którym sobie mieszkamy, bo tutaj jest informacja, że ten parking jest płatny, niestrzeżony. No ale chyba teraz nikt tego nie pilnuje. Ceny są takie, jakbyście chcieli wiedzieć. O. Żeby sobie zaparkować, a my idziemy z wami do przystani i na plażę. O, między 22 a 7 rano jest zakaz. Przejście zamknięte. Także trzeba tutaj w tych godzinach. Tam już widać między krzakami tą przystań, ale wy jeszcze tego nie widzicie. Zaraz tam wam pokażę, jak to wygląda. O, tutaj jest ten cały kemping, na którym my sobie jesteśmy. Miejsca tutaj są różne takie fajne, ale to wam pokażę na kolejnym filmie, także bądźcie z nami i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a już na kolejnym filmie zobaczycie, jak wygląda kemping na ośrodku Cypel w Polańczyku. A ścieżka fajna, przyjemna. Tak, jak idziemy sobie tutaj tą ścieżką, tutaj jest opcja taka na hardkorze i w prawo. My sobie idziemy w prawo, tu jest informacja, że teren jest zarządzany przez ośrodek wypoczynkowy Cypel. Tam Zuzanka z pieskiem już tam nie czekają. No i widać tą małą przystań, plażę. To jest teren właśnie, który należy do tego ośrodka wypoczynkowego. Tu jest wejście z powrotem do naszego ośrodka. Czyli można sobie z niego bezpośrednio wyjść, nie tam, nie trzeba... O, można sobie bezpośrednio wyjść do środka, nie trzeba
iść tam do wyjścia i na okrętkę. Tak to wygląda, kochani. Macie dzisiaj ten piękny, wspaniały widok. Mimo trochę zachmurzenia, jest naprawdę, naprawdę pięknie. No, są kajaki, więc pędzimy na kajaki. Pogoda ma być całkiem fajna, więc zobaczymy. Tutaj jest cennik, jakby ktoś był zainteresowany, w dniu dzisiejszym nieczynne. Ciekawe, czy to już wisi na co dzień, czy tylko dzisiaj wisiało. Od 9 do 18. A z drugiej strony też jest jakiś ośrodek, z którego dobiega cały czas jakaś muzyczka. No i tak to wygląda. No idziemy się przejść jeszcze z Blecią i wracamy na kemping trochę pochillować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Subskrybujcie, tak jak mówiłem, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. A już za tydzień kolejny film z naszej przygody bieszczadzkiej. O, tam z drugiej strony jest taka marina, gdzie te żaglówki sobie wszystkie przybijają. Tam też pójdziemy i z drugiej strony też jest pole kempingowe. Myśleliśmy, żeby na nie dojechać, ale w związku z tymi wszystkimi okolicznościami, jakie nas spotkały po drodze, stwierdziliśmy, że jak już mamy adres tego jednego ośrodka, to jedziemy, walimy bezpośrednio tutaj i tyle. Ale jest ładnie i przyjemnie, więc spoko.